On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. List do Rzymian 8:32. Kochany Bóg, kochany w cudzysłowie. Niektórzy mówią o kochanym Bogu, kochanym w cudzysłowie. Niczym o starszym wiekiem dziadziusiu w niebie. Takim, który nie ma o wielu rzeczach pojęcia, jest łatwowierny i niezorientowany w sprawach świata. Taki dobry car, który ma złych bojarów, ale sam jest niezorientowany. Albo ma dobrych bojarów, ale sam nie jest zaangażowany. Jest mu dobrze, jeśli jego dzieci i wnuki dobrze się bawią, są szczęśliwe i nie robią zbyt wielu głupstw. To taki wymyślony ktoś, kto pod koniec dnia z zadowoleniem sadowi się w swoim fotelu i mówi do siebie, to był kolejny piękny dzień. Wielu ludzi ma takie lub podobne karykaturalne wyobrażenie o Bogu. Nie ma takiego w cudzysłowie kochanego Boga. Taki w cudzysłowie kochany Bóg nie istnieje. Co powiedzielibyśmy o takiej miłości, która na wszystko mówi tak i amen, także w odniesieniu do naszych relacji z innymi? Czy nie należałoby się w takim przypadku raczej z politowaniem uśmiechnąć? Czy można polegać na takiej wtedy w cudzysłowie miłości? Czy w ogóle istnieje taka miłość? Nie, nie ma takiej miłości. To jest fikcja. To w ogóle nie mieści się w żadnych standardach. Bóg jest miłością i nie ma co do tego wątpliwości, bo tak mówi sama Biblia. Ponieważ jednak Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności, wynika z tego, że On jest nie tylko łaskawy i dobrotliwy, ale także prawy, sprawiedliwy i święty, jak mówi pierwszy list Jana, 4 rozdział, 8 werset oraz pierwszy list Jana, 1 rozdział, 5 werset. Miłość Boża nie jest, w cudzysłowie, nieokreślona, nie jest pozbawiona znajomości realiów świata. Jest ona konkretna, namacalna i widoczna. Miłość nie jest uczuciem. Bóg nam to pokazał, a nawet udowodnił, posyłając na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, o czym mamy zakomunikowane w liście do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Bóg nie tylko go posłał, ale także go nie oszczędził. Nie oszczędził go. Na krzyżu Golgoty Bóg pozwolił, żeby On poniósł karę dla naszego pokoju. On bowiem nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy zostali zbawieni. Żeby tak się stało, Jego Syn musiał umrzeć. Bóg był gotów to uczynić tak samo jak Jego Syn, Jezus Chrystus. Bóg tyle zainwestował, w cudzysłowie zainwestował, tyle kosztował Go akt Jego miłości. Taka miłość ma jakość i głębię. Można na niej polegać i się oprzeć i ją wspierać, a nawet można jej doświadczyć jeszcze dziś. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, list do Rzymian 8:32.